Rzecz ujmując, i wcale nie przez czosnek, ale przez sposób jego uzyskania, czyli kradzież. Jak się okazuje, można ukraść z pola w nocy tysiące główek czosnku. No cóż, pecunia non olet, czyli pieniądze nie śmierdzą. W powiecie pińczowskim i buskim mają ból głowy z główkami. W jedną noc złodzieje kradną nawet 2000 sztuk czosnku, to 2000 złotych. Jest to problem właśnie w naszej wsi, bo bardzo często dochodzi do kradzieży czosnku praktycznie co roku. Złodzieje ukradli czosnek o wartości 15 tysięcy złotych. Zwykle nie bawią się w zbiór, tylko kradną z pola to, co zebrane. Taki czosnek, jak my wykopiemy, to ja bym go chciała zostawić na polu, żeby on wysechł, a nie da się. Trzeba to, co się wykopie dzisiaj, po południu trzeba zebrać. I teraz mieszkańcom nie pozostaje nic innego jak główkowanie w sprawie wykrycia złodzieja. Na koniec informacja ze sklepu, proszę bardzo. Drugie piętro przeniesione na trzecie piętro. Inaczej mówiąc, spiętrzyły się te piętra. Może z powodu.